z nami kapitan drużyny narodowej, Sławomir Szmal. Sławek, przed wami ostatni mecz w tym turnieju, mecz o piąte miejsce w Mistrzostwach Europy. Czy ciężko się zmobilizować na to spotkanie? Na pewno chcielibyście zakończyć ten turniej zwycięstwem. To jest kolejny mecz reprezentacji i tak naprawdę w każdym meczu, jeżeli grasz dla Orzełka, chcesz wygrywać, bo grasz przede wszystkim dla siebie, dla drużyny, ale również dla kibiców i to jest chyba najważniejsze. Waszymi rywalami będą Islandczycy. Drużyna bardzo solidna, bardzo mocna. Zawsze z nimi toczyliśmy wyrównane mecze. Zaleźli też nam za skórę, szczególnie chyba w Pekinie, prawda? Tak, ten mecz chyba zapamiętamy do końca naszego, bo przekreślili nam szansę walki o medal. A znamy tą drużynę dosyć dobrze, bo z kilkoma zawodnikami miałem szansę grać. Obecnie gram z Torim Olasonem w klubie, który jest bardzo dobrym zawodnikiem. Gra na prawym skrzydle. Miałem możliwość grania z Sigurdssonem, chyba z królem strzelców teraz w Islandii, więc jest to zespół, który zdobywa bardzo dużo bramek z kontrataku, bardzo dużo biegają. Nie mają może takich wielkich indywidualności, które rzucają w drugiej linii, ale bazują na sile zespołu i motywacji. Zapytam może jeszcze o polskich kibiców, którzy tutaj znakomicie dopingowali was podczas tego turnieju. Byli bardzo widoczni, bardzo dobrze słyszalni w hali w Aarhus. Bardzo wam pomagali. Tutaj jeszcze raz im bardzo, bardzo dziękujemy. Staraliśmy się im dziękować po każdym meczu, klaszcząc, przybijając piątki, ale naprawdę było to dla nas olbrzymie wsparcie i wielkie, wielkie dziękuję z naszej strony. Już za dwa lata gospodarzem turnieju finałowego Mistrzostw Europy będzie Polska. No na pewno wtedy to jeszcze bardziej można liczyć na wsparcie swoich kibiców. Czy sądzisz, że jesteśmy w stanie za dwa lata osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż tutaj w Danii? Wydaje mi się, że stać ten zespół na osiągnięcie lepszego wyniku. Tym bardziej patrząc na nasze wyniki z tych grup, które graliśmy, były całkiem dobre moim zdaniem. Chociaż dwie pierwsze przegrane, tylko jedną bramką, tym bardziej, że z Francuzami. A co do mistrzostw w Polsce, to chyba marzenie każdego zawodnika jest, żeby rozegrać mecz przy pełnej hali. Tym bardziej mamy piękne hale w Polsce, licznie wypełnione naszymi kibicami. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia jutro w starciu z Islandią. Dzięki.